To jest po prostu moda. To jest kostium. Ta dziewczyna wychodzi z obrazu. Wychodzi w naszą stronę. Mówienie o modzie w przypadku malarstwa, dawnego, tak dawnego jak na przykład malarstwo XVII-wieczne, wymaga szczególnej ostrożności. Trzeba bowiem sobie zdać sprawę, że ubiór w dziełach sztuki w ogóle, nie tylko w malarstwie, ale w malarstwie szczególnie, ma charakter retoryczny. To znaczy jest elementem wypowiedzi, którą konstruuje artysta. Sztuka nie ma charakteru dokumentu. Sztuka nie dokumentuje świata. Nawet sztuka realistyczna, tylko tworzy artystyczną wypowiedź. To jest świat, który jest wykreowany. Podobnie jest z ubraniami. W portretach na przykład. Ubrania mają charakter retoryczny w taki oto sposób, że muszą spełniać zasadę dekorum. Zresztą nie tylko w portretach, ale również i w obrazach, które przedstawiają jakieś sceny na przykład historyczne czy sceny współczesne. Zasadę dekorum, to znaczy stosowności formy i treści. Portret nie powstaje tylko po to, żeby zrobić zdjęcie, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli komuś, kto istnieje, zarejestrować jego obecność fizyczną, ale powstaje też po to, żeby ukazać jego ważność tej osoby portretowanej, godność tej osoby portretowanej, wyjątkowe cechy lub typowe cechy tej osoby portretowanej, ale w jakiś wyjątkowy sposób. Ta wyjątkowość jest podkreślana przez strój, którego zadaniem nie jest odzwierciedlenie tylko i wyłącznie trendów mody, ale też ten strój musi być zgodny z tym, co się chce poprzez portret o tej osobie wypowiedzieć, bo to jest wypowiedź o osobie, a nie tylko rejestracja, jak powiedziałem, jej obecności. Suknia jest w całości zabudowana, ma się wrażenie, że jest z bardzo silnego, mocnego, grubego materiału, nie ma w sobie paryskiej lekkości. Jeżeli jest biel, to biel pojawia się tutaj w takich widocznych spod mankietów, czy widocznych spod przy szyi koszuli, która jest pod tą suknią. Widzimy raczej jej konstrukcję, bufiastych rękawów, złotego haftu, możliwe, że z wykorzystaniem jakiegoś metalu. To wszystko by raczej wskazywało na strój bliższy tendencjom XVI-wiecznym niż XVII-wiecznym. I co to może znaczyć? Dlaczego taka stylizacja sprzed no tam 100 czy 80 prawda, lat pojawia się? Otóż to jest właśnie świadoma gra, czy też to może być świadoma gra, retoryczna gra malarza, który mówi o to, nawet przy okazji studium twarzy tworzę jakieś fantastyczne światy. Dlaczego w takim razie ważna jest ta suknia, która jest suknią niewspółczesną, która jest stylizacją? Tu jest obraz historyczny, ale nieokreślony, fantastyczny. I teraz proszę sobie wyobrazić tą grę, że ta dziewczyna nie w stroju, który ja mogę znać, tylko w stroju, który ją odrealnia, staje się jednocześnie niesamowicie realna, na tyle, że wychodzi z ram obrazu, na tyle, że ożywa na naszych oczach. Tej czerni jest bardzo dużo i to ona jest bardzo mocna. Północna moda kojarzy się z czernią jako znakiem jakiejś takiej racjonalnej trzeźwości. Czerń zresztą jako kolor wcale nie jest łatwa i nie była łatwa do osiągnięcia. To jest po prostu moda, to jest taka moda. Jak się pojawiamy na pokazach mody dzisiaj, no to 99,9% uczestników jest ubranych na czarno, prawda? Także to jest ta sama czerń, czerń modna, czerń dostojna. Czerń głęboka. Bardzo ważne w tamtych czasach w sztuce jest tworzenie iluzji. To znaczy malarz, poeta jest w stanie zbudować świat, w którym jest światem fantastycznym, a jednocześnie tak bardzo realnym, że jesteśmy w stanie w to uwierzyć. Dziewczyna w ramach obrazu z tych ram obrazu wychodzi i wychodzi w sposób nieprawdopodobnie prawdopodobny.
Retoryczna funkcja iluzji jest w obrazie Rembrandta niesamowicie ważna, dlatego że ta dziewczyna wychodzi z obrazu, wychodzi w naszą stronę, rękę położyła na ramię obrazu, prawda? Ta ręka jest już po naszej stronie, co sprawia, że świat fantastyczny na obrazie i świat rzeczywisty, świat odbiorcy zaczyna się schodzić w jedno. Co chcę powiedzieć, pobrzmiewało bardzo romantycznie, ale ta funkcja iluzji służy temu, takiej indywidualizacji artysty, który mówi, mogę zrobić wszystko, prawda? To znaczy mogę zaczarować świat. Istnieją dwa rodzaje piękna. Takie piękno, które się odnajduje w naturze i takie piękno, które tworzy artysta. Artyści XVII wieku powiedzą, nie chodzi o to, żebyśmy znajdywali w naturze piękno. Chodzi o to, że my jesteśmy w stanie to piękno stworzyć. Może to dzisiaj przy dzisiejszej technologii wydaje się naiwne, no niemniej jednak myślę, że nadal środki użyte przez takich malarzy jak Rembrandt w tworzeniu iluzji są silniejsze niż współczesna technologia.